jeżeli w ogóle odmawia zabierać głos, bo był znakomity przedmówca, to może dlatego, że od 16 roku życia przebywałem w seminarium, w którym prawdziwą perłą była Biblia Gutenberga, czyli pierwsza drukowana książka na świecie. Pelgrimska Biblia Gutenberga jest najciekawsza w ogóle z tych, które się zachowały w świecie, bo przecież na marginesie jednej ze stron odbiła się przekazana czcionka, co pozwala odtworzyć wygląd drukarni Jana Gutenberga. Ta miłość do książki jest we mnie do dzisiaj. Czasem patrzę na dzisiejszą kulturę i myślę, szkoda, że jest z tego szacunku dla książki jakby nie zrobię, ale zawsze zostaje grupa tych serc, tych ludzi, tych intelektów, dla których książka jest niezastąpionym sposobem i okazją spotkania i poznania myśli innego człowieka. Dlatego gratuluję serdecznie tej 20. edycji targów wydawców katolickich, którzy podejmują wielki wysiłek dostarczenia dzisiaj ludzkim intelektom i ludzkim sercom zdrowego słowa, którzy dostarczają możliwości wzajemnego bogacenia się człowieka przez literaturę. Życzę bardzo dobrych owoców tych właśnie targów.